Jak dowiedziała się, że ma nowotwór? Jaki jest jej obecny stan zdrowia? Co mówią lekarze? Jako źródło informacji posłużył nam wywiad w Pytaniu na Śniadanie oraz dziennik ogólnopolski Fakt. Jakiś czas temu Shaza gościła w programie Pytanie na Śniadanie, w którym ujawniła wówczas, że choruje na nowotwór. Wokalistka zdradziła też, że jest w trakcie terapii. Wynik początkowo zwalił mnie z nóg, bo okazało się, że to chłoniak. Jaki to nowotwór? Chłoniaki to nowotwory układu limfatycznego chłonnego. Ich objawy są często mylone z przeziębieniem lub grypą. Rokowania zależą od rodzaju chłoniaka i stadium zaawansowania choroby w momencie diagnozy. Jest jednak wielu pacjentów, którzy żyją z tym typem raka przez 20, a nawet 30 lat. Wokalistka zdradziła, że jest w trakcie terapii. Wynik początkowo zwalił mnie z nóg, przyznała. Jak dziś się czuję? Shaza, a właściwie Marlena Magdalena Pańkowska, urodziła się 29 maja 1967 roku w Pruszkowie. Karierę muzyczną zaczynała od współpracy z grupą Toy Boys, a solową karierę rozpoczęła w 1992 roku. Ta przyniosła jej ogromny sukces. Przełomowym momentem dla wokalistki była płyta Bajo Bongo, na której znalazła się nowa wersja utworu Natalii Żylskiej. Album stał się prawdziwym hitem, który wkrótce sprawił, że piosenkarkę zaczęto nazywać królową disco polo. Płyty Egipskie Noce oraz Noc Róży umocniły jej pozycję na polskim rynku. Wydawnictwa sprzedały się w gigantycznym nakładzie, Egipska Noc pokryła się podwójną platyną, a Noc Róży platyną. Łącznie wokalistka wydała 8 albumów i sprzedała ponad 2 miliony egzemplarzy. Ogromna sława sprawiła, że wokalistka dwukrotnie pojawiła się na festiwalu w Opolu. W 1999 roku wykonała wraz z Pawłem Kukizem piosenkę Zośka, a w 2001 roku na koncercie premier zaśpiewała utwór Może to Samba, zajmując z nim drugie miejsce. Obecnie artystka ma nie lada problem, walczy z rakiem. Co mówi o swoim stanie zdrowia? Artystka jest aktywna zawodowo, ale oprócz brania udziału w projektach muzycznych i przygotowywania jubileuszu 30-lecia na scenie ma też inne, o wiele poważniejsze zmartwienie. W Pytaniu na Śniadanie ujawniła, że od kilku lat choruje na raka i ciągle jest w trakcie leczenia. Nowotwór u wokalistki wykryto w trakcie rutynowych badań. Można powiedzieć, że ja nie miałam żadnych objawów. Robiłam kontrolne badania. Jadąc na jeden z koncertów, wykonałam rezonans magnetyczny i się okazało, że jestem chora. Wynik na początku powalił mnie z nóg, ale jestem silną osobą, więc się zebrałam i wzięłam za siebie. Jestem silna i wierzę, że wszystko będzie dobrze, mówiła. Teraz w rozmowie z Faktem zechciała uspokoić fanów, którzy bardzo się o nią martwią. Wyznała, jak w ostatnim czasie się czuję. Koncerty są najlepszym psychicznym antidotum na moją chorobę. Kiedy jestem na scenie, pracuję w studiu czy udzielam wywiadów, zapominam o szpitalu, co nie oznacza, że tam jest źle. Jestem w trakcie leczenia i wracam na oddział, kiedy trzeba. Bardzo poważnie podchodzę do leczenia. Przyjmuję leki, robię regularne badania, opowiada piosenkarka. Gwiazda disco polo wystąpiła na Disco Hit Festival w Kobylnicy i zaprezentowała się w wybitnej formie. Jak mówi, chorobę wykryto wcześniej, dzięki czemu mogła od razu rozpocząć leczenie. Nie poddaje się i już planuje kolejne zawodowe projekty. Wokalistka dodała też, że to nieprawda, że choroba spowodowała, że w ostatnim czasie była nieobecna w mediach. Chciałabym też podkreślić, że to nie choroba, a pandemia wykluczyła mnie na kilkanaście miesięcy z pracy, powiedziała dziennikarzowi Faktu. To nie jest tak, że się kładę i nic nie robię. Mam nadzieję, że terapia pomoże. Jestem pod wspaniałą opieką. Przede mną nowe wyzwania. Nagraliśmy nowy utwór, będzie do niego teledysk, a w planach są kolejne piosenki i trasa z okazji 30-lecia, wyznała. Jako komentarz powiem,
że warto od czasu do czasu wykonywać badania, które tak naprawdę mogą uratować nasze życie. Medycynie znane są przypadki przeżycia z chłoniakiem nawet przez dekady, czego zresztą dowodem może być wspomniana wokalista. Zdaniem ekspertów, życie z nowotworem przypomina wówczas życie z chorobą przewlekłą. Dziękuję, że jesteś, trzymaj się i do usłyszenia.